Roztacza się przede mną niezbadany ocean prawdy. Sir Isaac Newton. Czeka nas wyprawa w głąb wszechświata. Zapraszamy na kosmiczny front. Jezioro Big Bear w Kalifornii. Na środku stanęło obserwatorium. Kilka lat temu zamontowano tu największy teleskop słoneczny na świecie. Obserwując przezeń Słońce, można dostrzec dziwny widok. Żar bijący z wnętrza gwiazdy tworzy na powierzchni kipiel rozgrzanego gazu. Tak wygląda Słońce widziane z satelity. Rozpalona do czerwoności gwiazda ma temperaturę 6000 stopni. Ciemne obszary noszą nazwę plam słonecznych. Co jakiś czas dochodzi wokół nich do eksplozji. Te wybuchające pętle gazu to protuberancje. Rozmiarami 15-krotnie przewyższają Ziemię i kryją w sobie mnóstwo zagadek. Światłu i ciepłu emitowanemu przez Słońce zawdzięczamy powstanie życia. Zdaniem uczonych na naszej gwieździe zachodzą niezwykłe zmiany. Pole magnetyczne biegunów słonecznych jest najsłabsze od początku ery kosmicznej. Wokół Słońca zachodzą niespotykane procesy. Do niedawna aktywność Słońca zmieniała się cyklicznie. Ostatnio jednak ta imponująca miarowość uległa zachwianiu. Zbiegło się to ze złotą erą badań Słońca dzięki kilku satelitom obserwującym je z kosmosu. Naukowcy doszli do zaskakującego wniosku. Twierdzą, że w bliskiej przyszłości na Ziemi mogą nastać chłody. Co obecnie dzieje się ze Słońcem? Czy procesy tam zachodzące wpłyną na życie na Ziemi? Na kosmicznym froncie pojawił się nowy cel. Zagadka zmian na Słońcu. Kosmos. Poznajemy zagadki i granice wszechświata. Nieznane oblicze Słońca. W eksploracji Słońca nastał niespotykany boom. W ubiegłej dekadzie satelity obserwacyjne wzlatywały w niebo jeden za drugim. Badania Słońca w przestrzeni kosmicznej prowadzi aż 6 przyrządów.
Sytuacja bez precedensu. Zdjęcia wykonane przez satelity trafiają tutaj, do Laboratorium Heliofizyki i Astrofizyki w Kalifornii. Od lat 70. placówka zajmuje się projektowaniem satelitów do obserwacji Słońca. W tym pomieszczeniu stoją serwery gromadzące obrazy. Przekazy z 5 satelitów są tu segregowane i rozsyłane do naukowców na całym świecie. Dr Ted Tarbell od 30 lat bada Słońce na podstawie obserwacji satelitarnych. W tym pomieszczeniu oglądamy zdjęcia i filmy przesyłane ze wszystkich satelitów, które właśnie teraz obserwują Słońce. Dzisiaj są to SDO, Kinode, Stereo i Soho. Słońce jako gwiazda leżąca najbliżej naszej planety zawsze budziło szczególne zainteresowanie astronomów. Aktywność Słońca wpływa na życie na Ziemi. To jedyna gwiazda, którą możemy obserwować z bliska. Spośród satelitów badających Słońce, najmłodszy jest SDO. Umieszczono go na orbicie w lutym 2011 roku. Sielski spokój znika i pojawia się kipiący żar. Tam, gdzie występują plamy słoneczne, zachodzą najgwałtowniejsze procesy. Tę plamę słoneczną sfilmował Hinode. Dzięki filmikowi powstało ponad 300 prac naukowych na całym świecie. Hinode trafił na orbitę w 2006 roku. Jego teleskop dostarcza obrazy o wyjątkowej rozdzielczości. Jak plamy słoneczne przedstawiają się w obiektywie Hinode? To, co wyglądało jak niepozorna plamka, teraz przypomina żywy organizm. Tę plamę słoneczną badacze nazwali Nippon, ponieważ przypomina archipelag wysp japońskich. Wyjątkowo ostre obrazy przekazywane przez satelitę pozwoliły dostrzec wiele zjawisk zachodzących wokół plam słonecznych. Ta ma średnicę 20 tysięcy kilometrów. Jej płomienie osiągają temperaturę 10 tysięcy stopni Celsjusza i rozbłyskują w przestrzeni. Ciemny krąg otaczający plamę słoneczną to tak zwany półcień. Gdy przyjrzeć mu się bliżej, widać, że w półcieniu strumienie płyną w przeciwnych kierunkach. Jaśniejsze kierują się ku wnętrzu gwiazdy, ciemniejsze na zewnątrz.
Profesor Saku Tsuneta jest kierownikiem programu badawczego opartego na obserwacjach prowadzonych przez Hinode. Prace nad budową satelity zajęły mu 11 lat. Pierwszy przekaz z kosmosu profesor zapamiętał na całe życie. Gdy ujrzałem to zdjęcie, nazywane pierwszym światłem, bardzo się wzruszyłem, ale też kamień spadł mi z serca. Obrazy wysłane z Hinode zaskakiwały ostrością. Traktowałem je nie tylko jako dane naukowe, były dla mnie czymś więcej. Urzekały pięknem. Obserwacje prowadzone przez Hinode są koordynowane stąd, z japońskiej Agencji Badań Kosmicznych. Codziennie o 10 rano ustala się plan obserwacji satelitarnych. Wysoka rozdzielczość obrazów przesyłanych z Hinode zachęca badaczy z całego świata do skorzystania z jego usług. Dziś agencja rozpatruje wniosek z Wielkiej Brytanii o zbadanie dwóch plam słonecznych i ciemnej smugi między nimi. W związku ze spodziewaną eksplozją badacze chcieliby, aby satelita obserwował wskazany obszar przez dłuższy czas. Sądzę, że to dobra propozycja. Erupcje osiągają tam wysokość 50 tysięcy kilometrów. Wasz wniosek opiewa na całą dobę, ale udało się nam wyskrobać 12 godzin. To wystarczy. Plan obserwacji jest rewidowany codziennie ze względu na ogromną aktywność Słońca. W kwietniu 2008 roku Hinode zarejestrował największą eksplozję w Układzie Słonecznym. Między dwiema plamami słonecznymi pojawiły się niewielkie rozbłyski. A potem nastąpił świetlisty wybuch. To tak zwany rozbłysk słoneczny. Ta gigantyczna erupcja odpowiada eksplozji 100 milionów bomb wodorowych. Towarzyszyło jej dziwne zjawisko wsysania kłębów gazu do wnętrza plam słonecznych. Plamy słoneczne zachowują się niestabilnie. Pojawiają się i znikają. Nieustannie zmieniają kształt. Te zdjęcia ukazują zmiany na powierzchni Słońca przez ponad 10 lat. Jasno świecące obszary to plamy słoneczne. Kilkunastoletnie obserwacje potwierdzają, że plam słonecznych przybywa i ubywa. Świadczy to o zmiennej aktywności Słońca. Okazało się, że liczba plam słonecznych, a zatem i aktywność Słońca, podlega stałym, 11-letnim cyklom. Obecnie jednak schemat ten uległ zmianie. Zmiany aktywności Słońca cechowała spora regularność. Nie była to precyzja zegarmistrzowska, ale cykle 11-letnie się utrzymywały. Hinode, który został wyniesiony na orbitę jesienią 2006 roku, trafił na minimalną aktywność Słońca. Dlatego przypuszczaliśmy, że wkrótce zacznie ona wzrastać. Zauważyliśmy jednak coś dziwnego. Zdjęcia w promieniowaniu rentgenowskim nic takiego nie zwiastowały. Słońce było wyjątkowo spokojne. Jego nieoczekiwane zachowanie było ewenementem na skalę światową.
Zgodnie z regułą 11-letnich cykli, nasza gwiazda powinna osiągnąć szczyt aktywności w roku 2011. Tymczasem liczba plam słonecznych nic takiego nie zwiastowała. Krótko mówiąc, cykle straciły regularność. Ta nagła zmiana może mieć dla Ziemi poważne konsekwencje. Plamy na Słońcu pierwszy dostrzegł Galileusz, który także je naszkicował. Od tamtego czasu są one nieustannie obserwowane. Jak widać na tym wykresie, przez 70 lat na Słońcu nie było plam. Okres ten nazwano na cześć odkrywcy Minimum Maundera. Jak niska aktywność Słońca wpłynęła wtedy na życie na Ziemi? Po tylu latach trudno o dowody z pierwszej ręki, ale wskazówki odnajdujemy w nieoczekiwanym miejscu. Jesteśmy w Kioto, dawnej stolicy Japonii. Docent Yasuyuki Aono pracuje na Uniwersytecie Osakijskim. Naukowiec wybrał się do tutejszej biblioteki. Studiuje zapiski historyczne sporządzone przez członków szlacheckiego rodu Konoe. W pamiętnikach sprzed 400 lat poszukiwałem relacji o kwitnieniu drzew wiśni oraz wzmianek o ludziach, którzy podziwiali to zjawisko. Nadejście pory kwitnienia drzew jest uzależnione od wiosennych temperatur. Dlatego naukowiec poszukiwał informacji o panującej wtedy aurze. W ogrodzie wreszcie zakwitły górskie wiśnie. Rośliny nie kłamią. Drzewa wiśni są szczególnie wrażliwe na zmiany temperatury. Takie rośliny noszą nazwę fitometrów. Na podstawie ich wyglądu można ustalić zmiany temperatury. Z ustaleń docenta Aono wynika, że na początku XVII wieku drzewa wiśni w pełni zakwitały średnio po 100 dniach od początku roku. Natomiast z końcem stulecia termin ten opóźnił się o ponad 10 dni. Na podstawie przekazów historycznych Yasuyuki Aono wyznaczył przebieg temperatury w tamtym okresie. Widać wyraźnie, że w 70-letnim okresie Minimum Maundera średnia temperatura była niższa o 2 stopnie. W tym czasie, jak przypuszczają naukowcy, klimat w Kioto się ochłodził. Podobnych zmian doświadczyli także mieszkańcy innych krajów. Tamiza przepływa przez centrum Londynu. Na tym obrazie z końca XVII wieku widać Tamizę skutą lodem. W owym czasie w całej Europie zanotowano słabe zbiory. Minimum Maundera związane z zanikiem plam na Słońcu to okres globalnego ochłodzenia. Ziemię ogrzewają promienie słoneczne. Jaki wpływ na ich siłę ma ubytek plam i niższa aktywność Słońca?
Jeden z amerykańskich satelitów od ponad 40 lat prowadzi precyzyjne pomiary ilości światła wysyłanego przez naszą gwiazdę. Oto wyniki. Zaskakujące, że bez względu na aktywność Słońca i liczbę plam, poziom nasłonecznienia utrzymuje się w granicach 0,15%. Można więc przyjąć, że jest niezmienne. Na szczęście, mimo ogromnych wahań w aktywności, Słońce wysyła mniej więcej stałe porcje światła. Różnice nie przekraczają 0,15%. Wahania te mają zatem znikomy wpływ na środowisko i warunki klimatyczne panujące na Ziemi. Skoro nasłonecznienie się nie zmieniło, dlaczego więc spadek liczby plam słonecznych zaowocował niższą temperaturą na Ziemi? Odpowiedzi nie należy szukać na Słońcu, lecz gdzie indziej. Jezioro Big Bear w Kalifornii. Na miejsce prowadzi wąska grobla. Na jej końcu, pośród toni, stanęła biała kopuła. To obserwatorium słoneczne Big Bear, należące do Instytutu Technicznego Stanu New Jersey. Obiekt został przebudowany w 2010 roku i obecnie należy do największych obserwatoriów słonecznych na świecie. Dyrektorem placówki jest profesor Phil Goody, który od 40 lat prowadzi badania Słońca. Ten super nowoczesny teleskop ma długość 8 metrów. Aparatura jest pomalowana na biało, aby nie pochłaniać ciepła. To największe i najsilniejsze zwierciadło, jakie kiedykolwiek zamontowano w teleskopie słonecznym. Światło dobiegające przez kopułę zostaje odbite w lustrze o średnicy 1,5 metra. Zaletą takiego przyrządu względem sztucznych satelitów są imponujące rozmiary. Natomiast głównym jego ograniczeniem jest obecność powietrza. Rozgrzana atmosfera zakłóca obraz. Naukowcy znaleźli na to dwa sposoby. 3-kilometrowy pas wody zapewnia stabilne warunki atmosferyczne, więc korekta optyczna obrazów jest możliwa przez cały dzień. Umieszczenie teleskopu na wodzie, która nagrzewa się wolniej od lądu, minimalizuje zawirowania powietrza wokół obserwatorium. Drugi sposób kryje się w pomieszczeniu do analizy zdjęć. Zostało ono umiejscowione bezpośrednio pod teleskopem. Słoneczne światło odbija się od sufitu i przechodząc przez kilka luster i soczewek, trafia do aparatury badawczej.
To zwierciadło zostało zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zakłócenia atmosferyczne. Potrafi ono w mgnieniu oka zmienić kształt. Superszybka kamera wykrywa zniekształcenia wywołane rozedrganym powietrzem, a zwierciadło natychmiast dostosowuje do nich swój kształt. Ta technika nosi nazwę optyki adaptacyjnej. Oto jak działa ten system. Teleskop powiększa obszar 30 tysięcy kilometrów kwadratowych. Z wnętrza Słońca wydobywa się wrzący gaz. Obraz jest ostry, ale zniekształcony przez rozedrgane powietrze. W tym momencie do akcji wkracza aparatura adaptacyjna. Obraz natychmiast się wyostrza. W teleskopie zostały zastosowane specjalne filtry. Dzięki nim można dostrzec bruzdy tworzące żywe wzory. Wskazują one na źródło aktywności Słońca. Bruzdy wyglądają dziwnie znajomo. Układają się w identyczny sposób jak opiłki żelaza wysypane na magnes. Świadczy to o istnieniu wokół Słońca pola magnetycznego. Te erupcje to plazma wystrzeliwująca wzdłuż linii pola magnetycznego. Dzięki nim możemy dostrzec rozkład jego sił i stwierdzić, że pole magnetyczne jest na Słońcu wszechobecne. Tego nikt się nie spodziewał. Można powiedzieć, że Słońce to gwiazda iście magnetyczna. Słońce tonie w polu magnetycznym. Choć powierzchnia gwiazdy sprawia wrażenie spokojnej, siły magnetyczne oddziałują tam 100 razy mocniej niż na Ziemi. A w miejscu występowania aktywnych plam są one aż 10 tysięcy razy większe. Całą powierzchnię Słońca pokrywają wyraźne pętle pola magnetycznego, wynurzające się z wnętrza gwiazdy. W leżącej pod powierzchnią Słońca warstwie, o grubości 400 tysięcy kilometrów, kłębią się gazowe prądy konwekcyjne. Zdaniem naukowców, źródłem pola magnetycznego Słońca jest energia powstająca wskutek przemieszczania się gazów na dnie tej warstwy. O istnieniu pola magnetycznego najłatwiej przekonać się podczas całkowitego zaćmienia Słońca. Jego atmosfera, zwana koroną, ujawnia się w pełnej krasie, gdy Księżyc całkowicie przesłoni Słońce. Dokładniejsze oględziny ujawniają liczne prążki. Te prążki to linie pola magnetycznego, które Słońce emituje w przestrzeń kosmiczną. Owo pole magnetyczne jest źródłem rozmaitych zjawisk zachodzących na jego powierzchni. Te rozedrgane płomienie to protuberancje. Protuberancje są erupcjami gazu wywołanymi przez pole magnetyczne. Zjawisko to można odtworzyć przy użyciu takiej oto zabawki. Wprawiony w ruch bączek unosi się w powietrzu dzięki polu magnetycznemu. Identycznie zachowuje się plazma wyrzucana z wnętrza Słońca i unoszona w przestrzeni pod wpływem pola magnetycznego.
Rozbłyski słoneczne to największe wybuchy zachodzące w Układzie Słonecznym. One także są wywołane przez potężne pole magnetyczne. Jego linie wystrzeliwują z głębi Słońca. Wskutek działania prądów konwekcyjnych linie pola magnetycznego zbliżają się do siebie na powierzchni gwiazdy, a następnie łączą. W tym momencie dochodzi do przeskoku linii pola magnetycznego. Po ponownym złączeniu zachowują się one jak taśma elastyczna. Wracają na powierzchnię i wywołują gwałtowny wybuch gazu. Ogromna aktywność Słońca jest spowodowana przez gigantyczną energię magnetyczną generowaną nieustannie w głębi gwiazdy. Potężne pole magnetyczne naszej gwiazdy pokrywa cały Układ Słoneczny. Jest ono źródłem wielu zjawisk zachodzących na powierzchni Słońca. Ziemia ma także pole magnetyczne. Jego linie układają się łagodnie z północy na południe. Na Słońcu linie pola magnetycznego tworzą ogromnie splątaną sieć. Zagadki Słońca należy szukać tutaj. Gwiazda obraca się wokół własnej osi raz na mniej więcej 27 dni. Ponieważ Słońce jest kulą gazową, prędkość jego rotacji nie rozkłada się równomiernie. Na równiku jest wyższa, a przy biegunach niższa. Znaczy to, że linie pola magnetycznego biegnące z północy na południe po drodze stopniowo rozchodzą się na boki i zaczynają opasywać Słońce. Gęstość linii pola magnetycznego nie jest równomierna. Tam, gdzie występują rzadziej, opadają na powierzchnię. Przebijając się do środka, tworzą plamy słoneczne. Plamy słoneczne to obszary, na których ogromne pole magnetyczne zrodzone w głębi gwiazdy eksploduje w przestrzeń. Jak zatem zmiany aktywności Słońca wpływają na nasilenie pola magnetycznego? Jak widzieliśmy poprzednio, promieniowanie słoneczne pozostaje prawie niezmienne bez względu na liczbę plam słonecznych. Tym razem na wykresie zostało uwzględnione nasilenie pola magnetycznego. Jego wartość ulega ogromnym wahaniom. Co więcej, wahania te idealnie pokrywają się ze zmianami aktywności Słońca. Gigantyczne fluktuacje nasilenia pola magnetycznego mają ścisły związek z wahaniami aktywności naszej gwiazdy. Ta zależność pozwala wysnuć zaskakujący domysł, że pole magnetyczne Słońca ma wpływ na temperaturę na naszym globie. Pod koniec XVII wieku, kiedy zniknęły plamy słoneczne i aktywność Słońca spadła, klimat na Ziemi się ochłodził. Dlaczego niższa aktywność Słońca i osłabienie jego pola magnetycznego spowodowały spadek temperatury na naszej planecie? W 1997 roku artykuł opublikowany przez pewnego duńskiego badacza wprawił świat w osłupienie. W pracy padła sugestia, że pole magnetyczne Słońca wpływa na powstawanie chmur na Ziemi. Jej autor mieszka w Kopenhadze. Yes, hello. Please come in. Profesor Henrik Spensmark
Pracuje w Narodowym Instytucie Przestrzeni Kosmicznej. Naukowiec od wielu lat bada związki między aktywnością Słońca a klimatem na Ziemi. This is the laboratory. This is, tutaj prowadzimy badania what we call our i eksperymenty. Analizujemy procesy tworzenia się chmur oraz czynniki je warunkujące. Profesor Svensmark wykrył ścisły związek między pokrywą chmur a zaskakującym zjawiskiem. Ten wykres przedstawia wielkość zachmurzenia na podstawie pomiarów satelitarnych. Duńczyk spostrzegł, że identycznym wahaniom podlega coś innego. To promieniowanie kosmiczne, które bombarduje nas z przestworzy. Promieniowanie kosmiczne powstaje wtedy, kiedy gwiazda dożywa swoich dni i eksploduje. Część tych promieni, zanim dotrze do Ziemi, musi pokonać ogromny dystans. Henryk Svensmark zauważył, że gdy promieniowanie kosmiczne wzrasta, pokrywa chmur się powiększa. A kiedy ono maleje, wtedy chmur ubywa. Byliśmy ogromnie zaskoczeni, bo choć okres, który poddaliśmy analizie, był krótki, osiągnęliśmy bardzo przyzwoitą zbieżność wyników. Na tej podstawie mogliśmy wysnuć hipotezę o istnieniu związku między obydwoma zjawiskami. Wcześniej nikomu nie przyszło do głowy, by powstawanie chmur powiązać z promieniowaniem kosmicznym. Henryk Svensmark wpadł na swój pomysł, kiedy przypomniał sobie o pewnym eksperymencie z liceum. Wtedy komory mgłowe były znacznie mniejsze, ale zasada działania się nie zmieniła. Komora mgłowa to urządzenie wypełnione parą wodną. Jedna jest tu. Już zniknęła. W komorze od czasu do czasu pojawiają się białe smużki. To ślady promieniowania kosmicznego, które pada na Ziemię. Przechodząc przez parę wodną, pozostawia ono po sobie miniaturowe obłoczki. Zjawisko to nasunęło mi myśl, że promieniowanie kosmiczne może mieć istotny wpływ na powstawanie chmur na Ziemi. Od tego wszystko się zaczęło. Henryk Svensmark jest przekonany, że promieniowanie kosmiczne płynące z głębi kosmosu powoduje powstawanie chmur. Powszechnie wiadomo, że pole magnetyczne Słońca wpływa na poziom promieniowania kosmicznego docierającego do atmosfery ziemskiej. Promienie kosmiczne zmierzają w kierunku Ziemi. Silne pole magnetyczne Słońca, które rozpościera się na cały Układ Słoneczny, działa jak tarcza i utrudnia im zadanie. Kiedy jednak aktywność naszej rodzimej gwiazdy spada, promieniowaniu kosmicznemu łatwiej przeniknąć w głąb Układu Słonecznego. Może wtedy dotrzeć do atmosfery ziemskiej. Krótko mówiąc, ilość promieniowania kosmicznego docierającego do Ziemi zależy od aktywności Słońca. Poprzedni wykres uzupełniamy o krzywą aktywności naszej gwiazdy. Widać wyraźnie, że spadek aktywności Słońca i osłabienie tarczy magnetycznej prowadzi do wzrostu promieniowania kosmicznego na Ziemi oraz przyrostu pokrywy chmur. Gdy pole magnetyczne Słońca, które chroni nas przed promieniowaniem kosmicznym, ulega zmianom,
Waha się także wielkość pokrywy chmur i temperatura na Ziemi. Aktywność Słońca i plazma wyrzucana przez jego pole magnetyczne regulują klimat na naszej planecie. Do powstania chmur jest potrzebna nie tylko para wodna. Konieczne są także drobinki, wokół których skupia się para wodna. Na tym zdjęciu zrobionym nad Pacyfikiem widać białe pasma. To obłoki powstałe dzięki okrętom przemierzającym ocean. Para wodna gromadzi się wokół cząstek spalin okrętowych i tworzy chmury. Henryk Svensmark uważa, że promieniowanie kosmiczne ma wpływ na zachowanie tych cząstek. Pędząc ku Ziemi, cząsteczki promieniowania kosmicznego zderzają się z nimi i je elektryzują. Cząstki zaczynają się wzajemnie przyciągać i łączyć w coraz większe skupiska. Tak powstają drobiny niezbędne do powstawania obłoków. Owe drobiny to zalążki, wokół których gromadzi się para wodna i rozwijają chmury. Pora podsumować koncepcję zmian klimatycznych na Ziemi autorstwa Henryka Svensmarka. Nasza planeta jest chroniona przez pole magnetyczne Słońca. Kiedy jednak ono słabnie, rośnie ilość promieniowania kosmicznego docierającego do Ziemi. Wzrasta liczba drobinek w powietrzu i przybywa chmur. Wskutek gorszego nasłonecznienia klimat się ochładza. Dość powszechne jest mniemanie, że procesy zachodzące na Ziemi pozostają w izolacji. Ale to nieprawda. Zjawiska występujące w otaczającej nas przestrzeni kosmicznej mają dla Ziemi ogromne znaczenie. Aktywność Słońca wpływa na liczbę drobinek w powietrzu, co prowadzi do zmian powłoki chmur, a więc i klimatu. Związki są zaskakujące, ale tak to wygląda. Teza profesora Svensmarka, że klimat na Ziemi zmienia się pod wpływem sił pochodzących z kosmosu, wywołała burzliwą dyskusję. Jego teorie weryfikują badacze na całym świecie. Najdokładniej tezy duńskiego naukowca są sprawdzane na przedmieściach Genewy, w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. W największym na świecie akceleratorze cząstek o długości 27 km prowadzi się szeroko zakrojone eksperymenty. Na przykład nad powstaniem Wszechświata. Jedno z przedsięwzięć obejmuje badania poświęcone związkom promieniowania kosmicznego z chmurami. W hermetycznej komorze mgłowej o średnicy 3 i wysokości 4 metrów, jedynej takiej na świecie, naukowcy sprawdzają, czy promieniowanie kosmiczne rzeczywiście wpływa na powstawanie chmur. To jest komora mgłowa, w której odtwarzamy warunki panujące w atmosferze i badamy oddziaływanie promieniowania kosmicznego na procesy chmurotwórcze. W urządzeniu tym dr Jasper Kirby od 3 lat prowadzi eksperymenty mające zweryfikować hipotezę Henryka Svensmarka. Hermetyczna komora może pomieścić 26 000 litrów powietrza.
Na suficie są zamocowane lampy emitujące silne promieniowanie ultrafioletowe, identyczne jak to słoneczne. Eksperyment polega na odtworzeniu warunków panujących w atmosferze podczas formowania się chmur. Odpowiedniego składu powietrza, właściwej temperatury i wilgotności oraz należytego oświetlenia. Następnie przez komorę przepuszcza się promieniowanie kosmiczne wytworzone w akceleratorze. Podczas eksperymentu naukowcy sprawdzają obecność cząstek chmurotwórczych. Wyniki widać na tym wykresie. Z chwilą włączenia promieniowania kosmicznego w komorze szybko przybywa drobnych cząstek. Cząstki się rozrastają i tworzą zalążki obłoków. Nasze próby nazwaliśmy kampaniami. Trzyletnie eksperymenty wykazały, że wiązki promieni kosmicznych mają bardzo silny wpływ na drobiny chmurotwórcze. Promieniowanie, przenikając przez komorę, znacznie zwiększa ich liczbę. Co więcej, okazało się, że temu procesowi towarzyszy zmiana rodzaju chmur. Wykazały to badania przeprowadzone na japońskim superkomputerze pod nazwą symulator Ziemi. Profesor Kania Kusano z Uniwersytetu w Nagoi sprawdził, jaki wpływ na określoną ilość pary wodnej ma zmiana liczby drobinek chmurotwórczych. W tej symulacji powietrze zawierające parę wodną zostaje podgrzane na powierzchni Ziemi i się unosi. W górze następuje kondensacja pary wodnej i powstają chmury. Za jakiś czas zaczyna padać deszcz i obłoki znikają. W kolejnej symulacji zmieniono liczbę drobinek chmurotwórczych. Gdy jest ich mniej, powstają chmury, z których wkrótce zaczyna padać deszcz. Potem obłoki się rozpraszają. Kiedy drobinek jest wiele, wtedy o deszcz znacznie trudniej, a chmury są trwalsze. Teoria profesora Kusano wyjaśnia tę rozbieżność. Gdy drobinek jest mniej, na każdej z nich kumuluje się więcej wody i powstają duże krople, które spadają w postaci deszczu. Kiedy drobinek jest wiele, wtedy każda z nich przyciąga mniej wody. Krople są zbyt małe i za lekkie, aby mógł spaść deszcz. Liczba drobinek waży, czy krople przeistoczą się w deszcz, czy pozostaną obłokiem. Ta okoliczność ma ogromny wpływ na ilość światła docierającego do Ziemi. Wpływ Słońca na zjawiska zachodzące na Ziemi jest znacznie większy niż przypuszczałem. Uważam, że kwestie jego oddziaływania na naszą planetę należałoby zgłębiać, odwołując się do dorobku wielu dziedzin naukowych, jak meteorologia, klimatologia, heliofizyka czy geofizyka. Należy zjednoczyć wysiłki i podjąć badania interdyscyplinarne, dzięki którym uda się udowodnić silne związki zachodzące między Słońcem a Ziemią. W swojej karierze naukowej nigdy tej potrzeby nie odczuwałem tak silnie. Kiedy aktywność Słońca maleje i słabnie jego pole magnetyczne, wtedy formuje się więcej chmur, co może doprowadzić do ochłodzenia klimatu. Czy niższa aktywność naszej gwiazdy, którą obecnie notujemy, będzie trwać?
czy aktywność znowu się zwiększy. By odgadnąć przyszłość, naukowcy spoglądają w przeszłość. Odpowiedź znajdujemy na wyspie Yakushima, wpisaną na listę światowego dziedzictwa. Dr Hiroko Miyahara z Instytutu Badań Promieniowania Kosmicznego Uniwersytetu Tokijskiego analizuje przebieg aktywności Słońca w ostatnim tysiącleciu. Badaczka przyjechała tu po próbki ponad tysiącletnich cedrów. Z obalonego drzewa naukowcy ostrożnie pobierają przekrój słojów rocznych. Wspaniała próbka. Ile lat obejmuje? Około 400. Ta próbka zawiera substancję, która daje wgląd w aktywność Słońca w przeszłości. To węgiel. Gdy promieniowanie kosmiczne przechodzi przez ziemską atmosferę, powstaje dwutlenek węgla zawierający izotop węgla pod nazwą C14. Jego ilość zależy od poziomu natężenia promieniowania kosmicznego. Dzięki fotosyntezie drzewa absorbują ten izotop. Wtedy, kiedy promieniowanie kosmiczne było silniejsze, w słojach rocznych znalazło się więcej węgla C14. Mierząc jego ilość w każdym słoju, można określić wielkość promieniowania kosmicznego, które uderzyło w Ziemię. Hiroko Miyahara pieczołowicie zestrugała każdy słój roczny i otrzymała próbki obejmujące całe tysiąclecie. Na podstawie zawartości promieniowania kosmicznego w każdym słoju badaczka ustaliła przebieg aktywności Słońca przez ostatnie tysiąc lat. Hiroko Miyahara zauważyła ciekawe zjawisko sprzed okresu minimum Maundera. Przypomnijmy, że wtedy właśnie doszło do globalnego ochłodzenia. Okazało się, iż bezpośrednio przed tym okresem cykl aktywności Słońca wynosił 13 lat zamiast 11. Hiroko Miyahara ustaliła również, że w ostatnim tysiącleciu spadek aktywności naszej gwiazdy wystąpił trzykrotnie i za każdym razem poprzedzał go dłuższy cykl aktywności słonecznej. Innymi słowy, każde wydłużenie cyklu przynosi kilkudziesięcioletni spadek aktywności Słońca. Następne 10 lat będzie miało kluczowe znaczenie dla poznania przyszłej aktywności Słońca. Przez najbliższe lata ani na chwilę nie możemy spuścić oka ze Słońca. Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna od wielu lat zajmuje się prognozowaniem aktywności Słońca. Z jej ustaleń wynikało, że szczyt przypadnie pod koniec 2011 roku. W roku 2009 nastąpiła jednak korekta prognozy. Szczyt aktywności Słońca został przesunięty na połowę roku 2013. Znaczy to, że cykl się wydłuża. W takim razie Ziemię czekają poważne zmiany. Nie wiadomo, kiedy najbliższy szczyt aktywności Słońca nastąpi, ani jaką wartość przyjmie. Naszej gwieździe należy przyglądać się bardzo uważnie. Odkąd udoskonaliliśmy metody obserwacji Słońca, możemy badać jego aktywność z niesłychaną precyzją. Kwestia obserwacji naszej rodzimej gwiazdy nabrała ostatnimi laty wyjątkowej doniosłości. Amerykanie planują wystrzelenie sondy, która ma zanurzyć się w atmosferę Słońca.
Japończycy zamierzają umieścić na orbicie kolejnego satelitę obserwacyjnego w 2018 roku. Prace konstrukcyjne są prowadzone w japońskim Narodowym Obserwatorium Astronomicznym pod okiem profesora Saku Tsunety, szefa programu Hinode. Słońce jest jedynym ciałem niebieskim, które wpływa zarówno na życie, jak i na klimat na naszej planecie. Badanie Słońca i prognozowanie jego aktywności jest kluczem do poznania przyszłości rodu ludzkiego. Moim zdaniem Słońce ma ogromny wpływ na nasz klimat, choć nauka tego jeszcze nie potwierdziła. Uważam, że naszym obowiązkiem jako uczonych, klimatologów, heliofizyków, astrofizyków, wszystkich, jest zjednoczenie wysiłków prowadzących do zrozumienia gwiazdy, od której zależą. Słońce zrodziło życie na Ziemi. Naukowcy na całym świecie usiłują dociec, co się wydarzy na naszym globie, gdy jego aktywność osłabnie. Ich ustalenia będą miały ogromne znaczenie dla wszystkich istot na Ziemi. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Grzegorz Basaj. Konsultacja naukowa dr Chris Belczyński. Czytał Piotr Borowiec.